Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Teraz jest chwila, aby omówić modyfikator Wave. Zatem zapraszam do oglądania. Ten modyfikator najprościej i najłatwiej jest pokazać na przykładzie zwykłego plane'a. Tego plane'a oczywiście troszeczkę muszę pociąć, aby wprowadzić więcej wierzchołków, które będą mogły się deformować i zmieniać swoje wzajemne położenia. Teraz, jeżeli dodam z modyfikatorów modyfikator Wave, to automatycznie zaobserwuję, że mój plane się wygnie. I to jest właśnie działanie modyfikatora Wave. Natomiast jest tutaj cała spora grupa opcji, jest to dosyć skomplikowany modyfikator, który tak naprawdę może dostarczyć wielu ciekawych rzeczy. Oczywiście on jest najbardziej przydatny w animacji, więc jeżeli puszczę animację, to w tym momencie ta animacja będzie sobie przebiegać, ale nie jest to temat dzisiejszego tutorialu, więc może na razie zakończę i pokażę, co można zrobić w takim statycznym trybie pracy. Otóż, jeżeli będziemy kombinować z opcjami, to na początku od razu zobaczymy, że sam ruch może dotyczyć osi, takich jak X albo Y, i on będzie powodował, że możemy uzyskać falę, czy też wygięcie naszego plane'a w jednym z określonych kierunków. Mogą to być także wyłączone wygięcia, a wtedy animacja oczywiście wygląda tak, że tylko rusza się sama powierzchnia, i mogę mieć tą powierzchnię zmienianą w sposób cykliczny lub nie. Z tym, że ta cykliczność teraz nie jest istotna, ponieważ i tak będziemy z tego modyfikatora na razie korzystali w stanie zatrzymania, czyli tak naprawdę w pierwszej klatce. Teraz, niezależnie od tego, czy ta opcja jest włączona, czy nie, mam opcję taką jak kierunek deformacji powierzchni. Obecnie mam zaznaczoną, znaczy nie zaznaczoną opcję Normals. Znaczy, sama deformacja, jeżeli ją włączę, może odbywać się w kierunkach określonych przez osie, znowuż związane z normalnymi. Na razie nie widać, żeby to była jakaś szczególna różnica. Normalne wszystkie na tym moim planie skierowane są prosto do góry wzdłuż osi Z, więc działanie osi X, Y jest niewidoczne. Więc mogę wyłączyć oś Z i wtedy widać, że sam mój plan jest płaski, a więc modyfikacja wzdłuż normalnych w tym kierunku nie zachodzi. Gdybym dodał tutaj na przykład małpkę, taką jak powiedzmy sobie Susan, dodał do niej subsurfa, zrobił apply, obrócił ją, troszkę powiększył, żeby było widać. Jeżeli do niej dodam modyfikator wave i wtedy włączę normals, to widać, że wzdłuż normalnych ta modyfikacja zachodzi, także ona puchnie po prostu. Najweselsze jest to, że można byłoby ją na przykład uruchomić, wtedy by tak fajnie pulsowała, no ale to jest mówienie na dzisiaj. Natomiast mogę wyłączyć niektóre z tych opcji i wtedy będę miał modyfikacje tylko w osi Z na przykład, co będzie powodowało takie śmieszne drgania wzdłuż, powiedzmy, patrzenia, ewentualnie w bok, czy też w osi Y, ok? Tak by to mogło wyglądać. No teraz to w ogóle śmiesznie wyszło. Może przewinę tą animację do początku i tak na razie zostawimy, wywalę tą małpkę, wróćmy do plane'a. Teraz opcje, które mam tutaj, dotyczą zachowania się fali, która generuje się na plane'ie. Ponieważ ten modyfikator jest modyfikatorem symulującym falę, no to mamy tutaj takie rzeczy jak na przykład początek fali, czy też przesunięcie względem początku, czas życia, tłumienie, zanik tej fali oraz miejsce, w którym ta fala powstaje. Zacznijmy może od tego parametru position. Jeżeli przesunę pozycję, w którym powstaje fala, to w tym momencie mamy pozycję rzędu 1. Jest to pozycja na X większa o 1, a więc wzdłuż osi X o jedną jednostkę blendera jesteśmy przesunięci. Z góry, jeżeli spojrzę, to ta jednostka blendera jest wyrażona we względnych jednostkach dotyczących tego plane'a. Pamiętamy, że on został proskalowany. Jeżeli usunę tę skalę, może pokażę, ta skala wynosi teraz 5, natomiast oryginalnie ta skala wynosiła 1, to w tym momencie mamy jedną jednostkę blendera, no, wzdłuż której, czy też według której ta fala ma swój początek. Jeżeli miałbym tutaj rzeczywiście skalę 5 razy większą, nacisnę Ctrl A i wybiorę sobie Apply Scale, to w tym momencie moja fala pojawia się w przesunięciu o jedną jednostkę blendera normalnie. Więc tak wygląda początek tej fali. Natomiast mogę również przesuwać sobie położenie Y i sterować, w którym miejscu ta fala tak naprawdę powinna powstać. Dalej, mam zanik tej fali. Jeżeli zanik jest większy od 1, to ta fala może się pojawić, na przykład, i później po prostu rozpłynąć się, a więc będzie coraz słabsza, będzie zanikała. Jeżeli zanik jest 0, to oczywiście żadnego zaniku nie ma i ona jest przez cały czas, że tak powiem, na obiekcie jakoś tam rozprowadzana. Ustawię może ten zanik na 2, teraz widać, że ta fala rozpływa się i znika. Mamy także taki parametr jak offset. Offset określa, jak bardzo ta fala jest przesunięta względem swojego początku. No więc jeżeli jest ona przesunięta w jakiś taki sposób zerowy, to pojawia się w takim miejscu. Natomiast inna faza będzie, kiedy ten offset troszeczkę zmienię. Okay?
Widać, że mogę dzięki temu uzyskać na przykład zanik. Ona będzie później powstawała troszeczkę z inną częstotliwością.